Cześć, dzień dobry. Tour de France, etap trzeci i jesteśmy w kompletnie innym miejscu niż dzień wcześniej. Cała masa dramatów, nieco niespodziewany zwycięzca, przewrócona klasyfikacja generalna, kolejny bardzo nerwowy dzień. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Wielkiej Pętli. A tych najważniejszych wydarzeń po trzecim dniu w Bretanii jest cała masa. Nie wiem od czego zacząć, kurczę, słuchajcie, bo Primoż Roglic upadł porządnie poobcierany na badaniach z dużą stratą. Geraint Thomas z wybitym barkiem, z nieco mniejszą stratą, ale z dużym pechem obolały i nie wiadomo jak to będzie dalej. Tadej Pogacar zatrzymany przez Kraksę, również z sekundami straty do jedynych, którzy uniknęli pecha na tym etapie, Carapaza i Alaphilippa. Do tego, kiedy wydawało się, że Caleb Ewan pewnie zmierza po zwycięstwo, będzie wychodził z koła zawodników Alpecin Phoenix, popełnił błąd, przewrócił siebie i przewrócił znakomicie pozycjonowanego Petera Sagana. No i Tim Merlier z Alpecin Phoenix, genialnie rozprowadzony przez Mathieu van der Poela i Jespera Philipsena, wygrywa etap po wygranej etapowej na Giro, etap na Tour de France. Do tego jeszcze, słuchajcie, kolejny upadek Tonego Martina, kolejna strata Miguela Angela Lopeza, osłabiona drużyna Jumbo-Visma przez wycofanie się Roberta Hessinga, Kreischweig ze zszytą ręką. To wszystko wygląda jak na jakimś takim romantycznym obrazie przedstawiającym zabandażowanych i idących o kulach powstańców styczniowych, bo naprawdę trup słał się gęsto na tym dzisiejszym etapie. Są głosy, czy to nie była zbyt skomplikowana trasa, czy finisz nie był zbyt skomplikowany. Jakby to powiedzieć, no gdyby wszystko miało być super bezpiecznie i super bez ryzyka, kolarze musieliby się ścigać po autostradzie i unikaliby właśnie takich terenów jak Brytania, jak Kraj Basków, jak Polska, jak Flandria i bardzo wiele innych. Od początku było wiadomo, że trzy pierwsze etapy w Brytanii będą bardzo ważne i że będą bardzo trudne. I takie były. W tym roku, już po tych trzech pierwszych dniach widać, że zwycięzcą Tour de France będzie nie tylko kolarz najmocniejszy, ale kolarz najbardziej kompletny. Że to nie będzie tylko test mocy do masy albo test samej mocy, bo wieszczyliśmy, że może to czasówki zdecydują. Już widać, że w dużej mierze o tym Tour de France zadecydowały pierwsze trzy etapy w Bretanii. No i co? No i mówiliśmy, że Primoż Roglic może popełniać jakieś błędy, nie dlatego, że jest złym kolarzem, bo on kolarzem jest świetnym, mimo tego, że ma przeszłość w skokach narciarskich, że nie jeździł na rowerze od dziecka, ale on technicznie jest dobry. Mimo to tych kilka miesięcy po Liège-Bastogne-Liège bez ścigania spowodowało, że popełnił błąd, bo on po prostu, jak to się ładnie mówi, liznął koło, czyli dotknął koła zawodnika jadącego przed nim i wywrócił się. W ogóle kolarze Jumbo-Visma faktycznie przewracają się na tym turze bardzo, w zasadzie na każdym etapie, no i cierpią. Więc nawet jeżeli Roglic sam wylizże się z ran, jakoś zminimalizuje straty na czasówce, to jednak jego cała drużyna będzie obolała, no i nie będzie miał jednego kluczowego górskiego pomocnika, czyli Roberta Hessinga. Co więcej, zbliżająca się za zaledwie dwa dni czasówka może być dla niego bardzo trudna, bo z takimi otarciami i stłuczeniami no on nie będzie dobrze spał w najbliższych dniach. Takie rany no będą, to wszystko się paskudzi, krótko mówiąc, więc ani się położyć, ani trzeba zmieniać opatrunki. Nawet przy współczesnej medycynie no, nie wynaleziono magicznego leku na otarcia i na tak silny ból, więc ta czasówka może nie pójść po jego myśli. Obecnie w najlepszej sytuacji jest Julian Alaphilippe i nie mam pojęcia jakby jakie są jego
cele na ten Tour de France, czy klasyfikacja generalna, zwycięstwo etapowe i koszulkę lidera już ma znakomitą zaliczkę w klasyfikacji punktowej, ma 80 punktów. Często jest tak, że do wygranej klasyfikacji punktowej wystarczy około 320-360, zatem Alaphilippe ma już tak naprawdę 1/4, 1/5 punktów zgromadzonych po zaledwie 3 dniach. Jeżeli dobrze pojedzie czasówkę, to nie wiadomo jak to będzie. Geraint Thomas z kolei gdzieś w drodze z mety etapu na USG z tym swoim wybitym barkiem stwierdził, że tak naprawdę faworytów generalki poznamy po pierwszym dniu przerwy. Trzeba pamiętać, że on kończył już tour z połamanymi kośćmi i mimo wszystko dojeżdżał do mety. No, jest twardzielem, jest pechowcem, ale jest też twardzielem. No i mimo tego wybitego barku on dojechał w zaledwie trzeciej grupie 20 kilka sekund za pierwszą. W tym momencie te wewnętrzne eliminacje Ineosu no, wskazują na Richarda Carapaza i to też wszystko będzie bardzo ciekawe, no bo jednak w klasyfikacji generalnej Primoz Roglic traci 21 sekund do Alaphilippa, a to oznacza około 50 sekund do Carapaza, więc Carapaz ma już pewną zaliczkę nad Rogliczem w kontekście jazdy na czas, więc on trochę może do tego Roglicza stracić. Pytanie, jak się mają jego umiejętności jazdy na czas do Pogaczara. Więc mamy bardzo zagmatwaną i ciekawą sytuację w klasyfikacji generalnej. Mamy też takiego jadącego bardzo uważnie i bardzo szczęśliwie Wilco Keldermana. To jest jeden z tych zawodników jak Geraint Thomas, który do tej pory, czy jak Richie Porte, który do tej pory jak mógł upadać, to upadał. Tymczasem po pierwsze jest czujny, po drugie jest w czołówce i nic mu się nie stało, a po trzecie świetnie jeździ na czas. Zatem pojutrze, kto wie, to może być jego dzień. Powiem wam jeszcze jedną rzecz a propos tego pechowego finiszu Caleba Ewana. Kiedy oglądałem, gdy ta już bardzo mała wyselekcjonowana grupka dojeżdża do mety, swoją drogą wcześniej właśnie Michał Kwiatkowski znakomicie prowadził Carapaza, ale potem, kiedy Matthew Van Der Poel wyszedł na zmianę, no to on zerwał kolarzy Ineosu po prostu jak dzieci i widać, jak niezmiernie mocny jest ten zawodnik. Natomiast kolarze Alpecin Phoenix nieco zamknęli Caleba Ewana. On zaczął się przesiadać z koła Merliera na koło Philipsena i upadł. Upadł, podciął siebie, podciął Petera Sagana. Też jeszcze, kiedy to nagrywam, nie wiem w jakim stanie jest Caleb Ewan, ale on naprawdę bardzo długo leżał na szosie. Sagan tam pokazywał, że jest wypadek, żeby inni kolarze na niego nie najechali. Sagan też jest poobijany, a szkoda, bo no, pozycję miał znakomitą. Jeszcze jedna rzecz a propos właśnie kolarzy Alpecin Phoenix. Tam musi być znakomita atmosfera w tej drużynie. Przynajmniej tak wygląda to z tego, jak oni jeżdżą, no bo Van Der Poel jest w stanie korzystać z pomocy swoich kolegów, ale pomagać również im. Co więcej, tam jest dwóch znakomitych sprinterów, no bo Merlier wygrał etap na Giro, a Philipsen wygrał Chelsea Pris, który jest jednym z ważniejszych klasyków dla sprinterów i oni są w stanie współpracować, dzielić się pracą i dzielić się sukcesami, więc to wszystko wygląda znakomicie. No i co? Jutro teoretycznie etap płaski, ale czy znów jest odrobinka górek? Te górki z dnia na dzień są coraz mniejsze, wszyscy są coraz bardziej poobijani, wydawałoby się, że powinni rywalizować sprinterzy, ale jak jutro będzie, no to zobaczymy. Dziękuję wam bardzo, to był bardzo ekscytujący, ale równocześnie bardzo dramatyczny dzień i do zobaczenia, do usłyszenia jutro, cześć!